Witajcie moi drodzy, ja mam na imię Beata, a Wy trafiliście na kanał Keto Travelers. W dzisiejszym filmie mam dla Was temat GKI, indeks, ilość ketonów. Być może w dzisiejszym filmie znajdziecie kilka odpowiedzi na temat, ile tych ketonów tak naprawdę powinno być we krwi, czy dużo to znaczy dobrze, czy mało to znaczy dobrze. Zapraszam do dalszej części odcinka. No to tak, GKI indeks w takim telegraficznym skrócie jest to skrót od angielskiego terminu glucose ketone index i jest to nic innego jak stosunek glukozy do ketonów. Zostało to wymyślone po to, aby sprawdzić w jak głębokiej ketozie jesteśmy. I o ile moim osobistym zdaniem oczywiście i większości dietetyków, którzy zajmują się dietami niskowęglowodanowymi i generalnie mają jakiekolwiek pojęcie o tym, co robią. Ten indeks ma zastosowanie tylko wtedy, jeżeli jesteśmy i potrzebujemy być w głębokiej, terapeutycznej ketozie. Wtedy warto jest monitorować i sprawdzać sobie ten indeks, tak? Oczywiście do określenia, jaka ta ketoza jest, jakim jest, co jest naszym celem na diecie ketogenicznej. Potrzebujemy wiedzieć, że ten GKI indeks istnieje, ale to nie jest równoznaczne z tym, że Wy zawsze potrzebujecie być w wysokiej ketozie. Dzisiaj natknęłam się na taki bardzo ciekawy wątek na grupie. Jeden pan zadał pytanie na temat, pokazał swoje ketony, że on ma tam 0,9 ketonów. Po 2 miesiącach na diecie ketogenicznej miał 0,9 ketonów we krwi i 88 glukozy. Na co ja odpowiedziałam i zapytał się, czy to jest ok wynik. Więc ja, jak i kilka innych osób, odpowiedzieliśmy, że jest to super wynik. Jest ok. Na co jedna z pań powiedziała, że według niej jest to za mało, bo ona po 2 tygodniach to miała już 2,5 ketonów we krwi. No i teraz o ile zarówno prawdziwym, jak i nieprawdziwym może być stwierdzenie, że dla tej pani i dla tego pana w obu wypadkach może być to dobrze albo źle, wcale nie oznacza, że ta pani ma rację, czy ja mam rację. Po pierwsze, nie można określić na podstawie tylko wyników, czy tyle ketonów wystarczy. Ale przecież nie wiemy, dlaczego ta osoba jest na diecie ketogenicznej. Czy ta osoba musi być w głębokiej terapeutycznej ketozie? Osoba zadająca pytanie na forum. Czy ona musi być w tej głębokiej terapeutycznej ketozie? Gdyby musiała być, to w większości wypadków byłaby prowadzona przez lekarza bądź dietetyka klinicznego i te obie osoby pomagałyby jej utrzymać tę bardzo wysoką ketozę. I tutaj nie mówimy o ketozie, nie wiem, nie mówimy tutaj o ilości ketonów 1,5. Mówimy tutaj o ketonach powyżej 3 na przykład, czy w okolicy 4. To nie jest tak, że zawsze wysokie ketony są dla nas dobre. Są osoby, które na wysokich ketonach 2,5 czy nawet już 1,5 będą czuły się źle, będą odczuwały negatywne skutki wysokiej ilości ketonów we krwi. To mogą być bóle głowy, to może być problemy z zasypianiem. To są te wszystkie skutki uboczne bycia w ketozie, o których ja wielokrotnie wspominam na filmach. Nadpobudliwość, stany rozdrażnienia, dochodzące do nawet stanów lękowych, czy przeistaczające się również w stany agresywne, zwłaszcza u mężczyzn. Tak, to się zdarza. Czy to oznacza, że ketoza nie jest dla takich osób? Nie, absolutnie nie. Po prostu te osoby, im nie służy tak wysoka ketoza i te osoby powinny być w niższej ketozie, na pewno nie terapeutycznej.
Czyli zakładamy, że jeżeli tam poziom glukozy u nich jest w okolicy od 80 do 90, czyli w normach, czy 90 na przykład, tak, na czczo rano po przebudzeniu, no to te ketony będą oscylowały od, nie wiem, 0,6 do 0,7, może 0,8-9. I to jest w zupełności wystarczająco. To, że będą osoby, które czują się świetnie, które czują się znacznie lepiej w wysokich ketonach, tak jak ta pani, która powiedziała, że dla niej to jest za mało, czyli ona miała akurat 2,5 i dla niej to była norma, też jest ok. Natomiast nie można powiedzieć, że dla wszystkich, wszystkie osoby muszą być w głębokiej terapeutycznej ketozie. Tak samo jak nie można powiedzieć, że wszystkie osoby muszą być w niskiej ketozie. Jesteśmy indywidualnymi przypadkami i indywidualne rzeczy nam będą służyły. Nie można tego przyłożyć, tej samej miarki przyłożyć do wszystkich. W związku z tym trzeba to rozpatrzeć znowu indywidualnie. Czy jeżeli mam tyle i tyle glukozy, tyle i tyle ketonów i wychodzi mi taki indeks GKI, czy ja się czuję dobrze, czy mi to nie szkodzi, czy nie mam problemów ze snem, czy nie jestem zbyt nadpobudliwy, czy dalej odczuwam pozytywne skutki ketozy, czy jeżeli moim celem jest utrata wagi, czy w stosunku do GKI, do tego indeksu GKI, czy w stosunku do ilości ketonów we krwi i zastosowania deficytu, plus może dołożenia ćwiczeń fizycznych, czy te wszystkie czynniki razem wzięte sprowadzają się do tego, że robię postępy, dobrze się czuję, mam poprawne wyniki badań i wszystko jest ok. Należy wziąć pod uwagę wszystkie te czynniki i wtedy można powiedzieć, czy dla kogoś to jest dobrze, czy dla kogoś to jest źle. Gro osób nie ma potrzeby bycia w wysokiej ketozie. Gro osób stosuje dietę ketogeniczną i jest w ketozie tylko po to, aby się odchudzać. Prawda jest taka, że to nie ketoza nas odchudza. To nie ketony nas odchudzają. To, że się odchudzamy, to, że zastosowaliśmy deficyt, to, że spożywamy większe ilości tłuszczu, powoduje to, że jesteśmy w ketozie. Czy to Wam się podoba, czy nie? Jeżeli odcinacie węglowodany, no to organizm, czy wprowadzacie organizm w stan głodówki, po wyczerpaniu zapasów glikogenu, po wyczerpaniu zapasów glukozy w naszym organizmie, będą produkowane ketony. Oczywiście ketony będą również, zmożona ilość ketonów będzie również produkowana podczas ćwiczeń fizycznych na czczo, w ogóle dużej aktywności. Jeżeli nie dostarczycie odpowiednią ilość glukozy, to tutaj też ketony zostaną wyprodukowane. Czy na przykład po spożyciu bardzo szybko przyswajalnego tłuszczu, na przykład MCT, tak? Tłuszczów średniołańcuchowych, które mają tendencję do bardzo szybkiego przyswajania się. I tutaj wątroba również wyprodukuje bardzo szybko te ketony. Więc nie jest problemem być w wysokiej ketozie. To, tak, wystarczy mieć odpowiednią wiedzę i można sobie tych ketonów tak naprawdę naprodukować ile chcesz. Czy ty się będziesz dobrze czuł z tymi ketonami, to już jest zupełnie inna bajka. Teraz podam Wam dla przykładu ja i Kinga. Kinga nigdy o to nie dbała. Ja sobie mogę te ketony podbić jak chcę. Mi natomiast wysokie ketony nie służą. Ja mam problemy z zasypianiem, ja jestem taka bardziej nerwowa, trochę nadpobudliwa. Muszę generalnie uważać na ilości ketonów i ja znacznie lepiej i bardziej stabilnie czuję się w bardzo niskiej ketozie. Ostatnie moje pomiary ketonów we krwi, jak widzę więcej niż 0,7, to w zasadzie bardzo mnie to dziwi. Zwykle 0,4, 0,5, max 0,7, tak? Raczej nie dopuszczamy z Kingą do tego, żeby trzymać wysoko ketony. Nie jesteśmy ani na wersji klinicznej diety ketogenicznej. Nie mamy potrzeby trzymania bardzo wysokich ketonów. Te ilości ketonów, które sobie tam pływają w naszej krwi,
Wystarcza nam to w zupełności, żeby nie czuć braków węglowodanów, żeby odpowiednią energię mieć, odpowiednio skupiać się, nie mieć problemów czy ze spaniem, czy nie wiem, z funkcjonowaniem ogólnym. Jakby nie wszystkim będą służyły ketony. Nie wszystkim będą służyły wysokie ilości ketonów. No, to tyle. Ja standardowo po tej dawce mądrości zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału. Jestem ciekawa również, jak na Was wpływają wysokie ketony. Czy Wy preferujecie trzymać je bardzo wysoko, a czy może preferujecie z jakichś powodów trzymać ketony niżej? Podzielcie się w komentarzach, ile tych ketonów u Was występuje, jak staracie się to trzymać na jakichś poziomach i jakie poziomy Wam osobiście służą najlepiej. Bardzo jestem tego ciekawa. Liczę na Wasze komentarze. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się.